Hejka, witam Was na moim kanale Astro Miasto. Dzisiaj będzie naprawdę wyjątkowy odcinek, dlatego chciałem Was zaprosić, żebyście zostali ze mną do końca, ponieważ będziemy robić dzisiaj coś, czego jeszcze nie robiłem nigdy. To znaczy, wyjeżdżamy w bardzo ciemne miejsce w Anglii i będziemy stamtąd obserwować niebo, próbować zrobić jakieś fajne zdjęcie. To już tak naprawdę nie chodzi o astrofotografię, ale właśnie o to, żeby zobaczyć takie dużo ciemniejsze niebo niż jest tutaj u nas w mieście. A przy okazji właśnie spróbować zrobić zdjęcie i zobaczyć, czy w ogóle jest jakaś różnica między tymi zdjęciami tutaj u mnie w mieście. Także zostańcie ze mną, ja już pakuję samochód i jedziemy z tym. Także na razie, trzymajcie się. Jakie to ciężkie. Jedna tomba. Druga tomba. Ok, jesteśmy gotowi, spakowane mamy dwa teleskopy, cały sprzęt, mam nadzieję, że cały, wszystko co potrzebujemy i dzisiaj wyjątkowo jedzie ze mną mój pomocnik, syn Jakub. Cześć Jakub. Cześć. Cieszysz się, że jedziesz? Tak. Fajnie będzie, nie? No, Kuba pierwszy raz jedzie ze mną na taką wycieczkę, ja też co prawda pierwszy raz jadę na takie ciemne niebo. Także zobaczymy. Ok, jedziemy. Zostało nam jakieś godzinę 50. Powinniśmy być u celu około 8 wieczorem, czyli mamy jakieś półtora godziny na to, żeby rozłożyć cały ten nasz grat. No ale też chciałem powiedzieć, że właśnie Kuba, mój syn, będzie moim operatorem kamery, także mam nadzieję, że nie zaśnie mi o godzinie 12, nie zostawi mnie samego, bo będzie mi bardzo smutno. Także Kuba, masz trzymać się do końca. No i co? I co idziemy zrobić? Jaki jest plan? Plan jest taki, że no ja zawsze robiłem zdjęcia u siebie w mieście i tyle razy Wam powtarzałem, że właśnie takie zdjęcia w mieście można zrobić. Efekty są mega i wszystko jest fajnie. Ale tak naprawdę nigdy nie próbowałem zrobić takiego zdjęcia gdzieś, gdzie jest naprawdę bardzo słabo zanieczyszczone światłem niebo. Także właśnie jedziemy dzisiaj w takie miejsce, gdzie niebo jest naprawdę piękne, podobno. I zobaczymy, no porównamy, jakie będą efekty. Nie mamy długiej nocy, dlatego że jest już prawie czerwiec. Noce są bardzo krótkie, będzie gdzieś około może okno jakieś 3 godziny, żebyśmy 3-4 godziny, żebyśmy mogli coś zrobić. Ale nawet to powinno być dość fajne. Plan jest też, żeby zrobić może jakieś fajne zdjęcie drogi mlecznej. Miejmy nadzieję, że policja nas nie wygoni do domu. Nie będziemy musieli wracać tylu godzin z powrotem. Ale powinno być ok. Także trzymajcie kciuki, zostańcie z nami do końca. Widzimy się już na miejscu za około godziny 50. Także do zobaczenia za chwilę. Przyjechaliśmy. Kuba sika. Przyjechaliśmy, jesteśmy. Nie wiem, czy znaleźliśmy dobrą miejscówkę. Okazało się, że tak naprawdę ciężko jest znaleźć jakąś miejscówkę. Dlatego, że... Trzeba krowa, Kuba, to śmierdzi. No, nawóz. W ogóle stoimy przy jakimś nawozie, ale jest okej. Sami nie pachniemy lepiej, Kuba, także jakoś nie powinno być z tym większego problemu. Ale jesteśmy trochę na dziko, wiecie, powiem Wam, że stoimy na jakimś chyba prywatnym terenie, jakiejś w ogóle, nie wiem, jakiejś farmy, ale
Zaryzykuję. Najwyżej jak ktoś do nas przyjdzie, nie, to poprosimy ich, czy moglibyśmy po prostu zostać tutaj na noc, porobić kilka zdjęć. Myślę, wydaje mi się, że nie będzie problemu, bo wydaje mi się, że więcej nawozów nam tutaj nie przywiozą. Dobra, jak widzicie, powoli się rozkładamy. Jestem już wypoziomowany, mniej więcej ustawiony na północ. Wiem, coś zjeść chyba, co nie? Kuba, głodny jesteś? Dobra, idziemy coś zjeść. Cały montaż i teleskop już jest tak naprawdę gotowy. Jedyne na co czekamy, to aż się ściemni. Dzisiaj będę pierwszy raz używał mojej baterii też od Skywatchera. Także ewentualnie wam powiem, czy takie coś opłaca się kupić. Ale ostatnio testowałem i wytrzymało bardzo długo. Chyba po 3 godzinach wyłączyłem, ale mogło iść jeszcze dalej. Także będziemy dzisiaj używać GoTo. Do tego wszystkiego użyjemy jeszcze guidingu. Mam ze sobą laptopa, także wydaje mi się, że jakieś 2-2,5 godziny powinniśmy spokojnie guidować sobie niebo, ale to zostawię już na moją głowicę, którą będę dzisiaj fotografował. Jeszcze dokładnie nie wiem, ale później wam na pewno powiem, którą głowicę. Tam na niebie będzie widać Drogę Mleczną. Mam nadzieję, że będzie to spektakularne. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Także jesteśmy gotowi. Mam swój długi kabelek, który idzie mi do samochodu, do laptopa, a tam mój syn zabija czas czekaniem na noc i ogląda jakieś filmy na YouTubie. Tatę oglądasz? Co? Tatę oglądasz? Nie. No, Kuba nie ogląda taty. No i bardzo dobrze. A jak macie ochotę na herbatkę albo kawkę, to zawsze można przynieść dwa kubki i postawić jakiś garnek na gazie i powinna być herbatka. Także czadzior, będziemy mieć herbatkę z cytryną, typowo po angielsku. Jest za 20.11. Za mną, jak widzicie, świeci sobie księżyc, także troszeczkę nam będzie dzisiaj przeszkadzał. Ale to nic, no ja właśnie się ustawiłem. Zrobiłem sobie ustawienie w swojej gwiazdy polarnej, swoje GoTo, wszystko działa. Bateria już jest podłączona, także sobie trakuję już mój obiekt. A będzie to NGC 6888, po angielsku nazywa się to Crescent Nebula. Ale po polsku powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia. Ale właśnie tą mgławicą się zajmę dzisiaj i pewnie przez kilka nocy. Także będę zbierał informacje właśnie w kolorze. Też będę później próbował to zrobić w Hedge Alpha. Także nad tą właśnie mgławicą się skupimy przez kilka nocy. Póki co słońce jeszcze, jak widzicie, za mną no już zaszło dość dawno, jakieś wiem, 1,5 godziny temu, ale ciągle jest jasno. I tak naprawdę musiałem sobie założyć mój filtr CLS,
bo jak robiłem zdjęcie próbne, to po prostu jeszcze nic nie widziałem, ale założyłem filtr profilaktycznie. Nie wiem, czy to w czymś pomoże, czy w coś zepsuje, ale w końcu co, no uczę się. Zrobiło się strasznie zimno, także dobrze, że mam jakieś tam koce, poduszki w ogóle w samochodzie, także będę się musiał za chwilę opatulić. A teraz czekamy, aby zrobić pierwsze zdjęcie próbne i żeby można było zacząć całą tą sesję. Także widzimy się już, jak będę mógł to zdjęcie zrobić i wam pokazać. Także czekamy, jeszcze czekamy. Zrobiłem pierwsze zdjęcie testowe. Trwało tylko minutę, ale jak widzicie, moja nebula jest tam, moja mgławica jest tam w środku, taka troszeczkę czerwonawa. Nie wiem, czy to widzicie, ja to u siebie widzę. Ale właśnie taki kadr sobie zostawię i zaczynam właśnie teraz pstrykać zdjęcia, które będą trwały 3 minuty na ISO 800. Także podpinam już sobie guiding i zaczynamy pstrykać. Nie jest jeszcze bardzo ciemno, ale wydaje mi się, że jest wystarczająco ciemno, żeby można było już zacząć. Także do zobaczyska. No i włączyłem guiding. Na razie dopiero zaczął, dam mu chwilkę, żeby się pozębił, zazębił i zaczynamy naszą sesję. Spróbujemy zrobić z Kubą najwięcej zdjęć, jak to jest tylko możliwe, ale póki co, tak patrząc w niebo, to jeszcze większej różnicy niż u siebie w mieście nie widzę. Chyba dlatego, że to słońce w ogóle cały czas tam na horyzoncie jakoś mi podświetla trochę to niebo, także chyba dlatego. Fajnie byłoby się tutaj wybrać w zimie, kiedy jest fajna pogoda, kiedy jest bardzo ciemne niebo. Tylko że musiałbym mieć pewnie 4 kurtki i 10 par spodni, bo dzisiaj jest 10 stopni, a jest mi zimno. Także nic, dobra, jedziemy, gajdujemy, zaczynamy pstrykać i zobaczymy, jak to długo nam się uda. Okej, ja wam tego tak nie pokażę na niebie, ale tutaj mam zwykłego kompakta i ustawiłem sobie manualnie ostrość i popatrzcie, jak ładnie widać drogę mleczną. Ogólnie ja tą drogę mleczną tutaj widzę. Już nie pamiętam, kiedy tak fajnie widziałem drogę mleczną. Aparat dalej pstryka, jest już po 12. Za chwilę siądzie mi laptop, tak że guiding mi siądzie. Ale wydaje mi się, że jeszcze chwilkę wytrzymamy. Co prawda nie wiem, jak długo, bo mi już jest tak zimno, że po prostu zrazu umrę. Także chyba poczekam, aż padnie mi laptop i zacznę robić zdjęcie referencyjne i będziemy się zmywać. Wydaje mi się, że gdzieś około 3:00, ale droga mleczna jest po prostu masakra. Jakbym stał gdzieś w jakimś obserwatorium po prostu, w jakiejś kopule. Okej, Jakub, ty jak się czujesz? Nic nie widzę. Nic nie widzisz, no trochę świeci ta latara. Jak widzicie, guiding jeszcze działa. Chociaż tutaj na samym dole bateria już powoli nam pada, ale guiding działa. Tutaj u nas w salonie powoli się zrobiło już brudno i śmierdząco, ale jest okej, nie Jakub? Nie czuć. Robimy zdjęcie referencyjne, laptop nam padł, nie wiemy jeszcze, ile nam zrobił zdjęć, ale Kuba, powiedz, jaka droga mleczna. Fajnie. Czadzior, nie? Po prostu droga mleczna wymiotła całą naszą noc. Takie mam fajne zdjęcie drogi mlecznej, że nie mogę się doczekać, żeby się tym z wami podzielić. No ale co, robimy zdjęcia referencyjne i uciekamy do domu, co? Bo zimno się cały czas, a ty siedzi w kurtce, w bluzie i w ogóle jest czadzior. No i kozy nam wylatują powoli z nosów. Także to już końcówka. Widzimy się już rano, my będziemy się zbierać i jechać do domu. Przygoda naprawdę świetna, także jeśli myślicie o tym, żeby gdzieś się wyrwać z domu i zrobić sobie zdjęcia właśnie w taki sposób, jak myśmy to dzisiaj zrobili, czyli gdzieś właśnie na takie czyste niebo, polecam. Tylko ubierzcie się jakoś, weźcie jakieś ekstra koce, jakieś, nie wiem, super ciepłe rzeczy. Bo ja po prostu się cały czas jest mi tak zimno, że po prostu jedyne, o czym marzę, to jest po prostu kołderka ciepła, nie wiem, przytulić się do żony i spać. Także, a jeszcze trzeba do domu dojechać, co nie? Także na razie. 2,5 godziny. 2,5 godziny, dokładnie. To co? Na razie.
Trzymaj ta się. Heja! Przyjechaliśmy do domu. Dziś około 5 rano. Teraz już trochę się przespałem i zamierzam troszeczkę posprzątać w tym bajzlu. Po prostu u mnie w aucie zawsze jest czysto. To nie jest zresztą moje auto, to jest żony auto, ale to jest zawsze czysto. A teraz jest taki bajzel, że ja po prostu patrząc na to myślę sobie, ja pierdzielę, to muszę posprzątać, masakra. Ale opłacało się, naprawdę była tak świetna noc, było po prostu ekstra. Na pewno to jeszcze raz powtórzę. Tymczasem powiem wam, że jedną ciekawostkę na temat tej baterii od Skywatcher. Jeśli ktoś myśli o tym, żeby coś takiego sobie kupić, ja polecam. Wytrzymała naprawdę całą noc. Ona sobie działała, hulała przez zdjęcia referencyjne. Później jeszcze używaliśmy jej jako latarki do ogarnięcia tego wszystkiego, tego bajzlu. I naprawdę mi się wydaje, że jeszcze by podziałała. Także tam zostało na pewno jeszcze dość sporo prądu. Także jeśli myślicie o tym, żeby sobie taką kupić, ja polecam. Tymczasem będę się już żegnał. Mam nadzieję, że wideo wam się podobało. Zdjęcie pokażę wam. Jeszcze będę musiał kilka nocy poświęcić i zrobić jeszcze kilka sesji takich dodatkowych, dozbierać materiału, ponieważ to jest mój taki pierwszy projekt, gdzie spróbuję zrobić zdjęcie gdzieś około 10 godzin ekspozycji, także musicie dać mi trochę czasu, ale teraz kilka nocy ma być dość ładnie, także będę coś takiego jeszcze zbierał i na sam koniec wam pokażę, także dzięki wielkie, subskrybujcie, lajkujcie, nie lajkujcie, dyslajkujcie, piszcie jakieś obelgi, opinie, bardzo będę się cieszył z tego powodu, ale naprawdę bardzo się cieszę, że zostaliście ze mną i oglądaliście tą naszą przygodę gdzieś na koniec świata, żeby zrobić zdjęcie, także pozdrawiam gorąco, trzymajcie się, tymczasem lecę myć tego grata, na razie. Dobra, jeszcze chciałem się tak szybko wtrącić. Na sam koniec chciałem wam powiedzieć, że zrobiłem kilka sesji. Zrobiłem 3 sesje w kolorze. 2 sesje tutaj u siebie na ogródku, a jedną sesję właśnie na wyjeździe, co widzieliście przed chwilą. I w sumie zajęły one jakieś 8 godzin ekspozycji w kolorze. Do tego zrobiłem Hedge Alpha, ale chciałem wam najpierw pokazać, jak wyszło mi zdjęcie, które trwało 1,5 godziny na naszym wyjeździe. Także tu macie zdjęcie, które właśnie zrobiłem w Norfolk, w Norwich, na troszeczkę na północ. I jak widzicie, wygląda właśnie tak. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tam czerń i w ogóle kontrast jest dużo lepszy, mimo tego, że trwało to tylko 1,5 godziny. To było drugie zdjęcie, które chciałem wam pokazać. Trzecie zdjęcie to zrobiłem w Hedge Alpha, noc później, jak przyjechaliśmy właśnie z tego wyjazdu. I trwało one dokładnie 2 godziny. Jak Deep Sky Stacker pokazał mi 2 godziny 0 minut 0 sekund, także udało się nawet to fajnie zrobić. A teraz na samym końcu pokażę wam, jak wygląda 10-godzinna ekspozycja, przynajmniej w mojej edycji. Ja mam nadzieję, że kiedyś ktoś pomoże mi to wszystko zedytować, ale naprawdę daty mam kupę, naprawdę dużo, dużo megabajtów całej tej imprezy, ale właśnie moja edycja wygląda tak, także cieszę się, że oglądaliście mnie do końca. Ja wyciągnąłem fajne wnioski, takie, że fajnie jest wyjechać, dlatego że kontrast między gwiazdami, między obiektami a tym, co chcecie złapać, jest naprawdę ekstra w porównaniu do tego, co jest tutaj u mnie w mieście. Także już biorę i planuję, gdzie wyjechać na następny raz i zrobić jakieś fajne zdjęcie. Także dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, teraz w końcu mogę was zostawić i oglądajcie to zdjęcie, które wyszło na sam koniec. Także hejka, trzymajcie się, heja!